Pogoda się zrobiła po obiedzie. Bardzo ładna, 27 stopni. Padało 15 minut. Nawet tutaj na parkingu macie trochę wody. I zaraz się zrobiła piękna pogoda. A miało być dzisiaj burze. Widok piękny na góry. Już jest po burzy. O, tuczy się jakiś zbieracz złomu. Nawet w Chorwacji są zbieracze złomu. Nie dziwię się, bo butelki plastikowe przyjmują Makarskiej. Można przyjeżdżać. Widzicie, jaki piękny widok? A się chce żyć. Tak więc, bez zastanowienia, przyjeżdżać i odpoczywać. Obiad zjedzony. Czas iść nad morze. A tutaj hotel jest, w którym mieszkam. Przyjechałem z wycieczką i się odpoczywa. A w Polsce podobno 20 stopni dzisiaj, 2 czerwca oczywiście. Taki jest raport z Makarskiej z Chorwacji. Dziękuję. Jutro pokażę następny. Chyba nie muszę wam przedstawiać tej miejscowości. Jak i w ubiegłym roku, jak i w tym roku przyjechałem do Chorwacji na początku czerwca. I taką mamy pogodę. Początkiem czerwca 25 stopni ciepła. Jak na początek sezonu sporo ludzi przyjechało. Nie ma się co dziwić, miejscowość przyciąga. Góry, morze. Ruch się zaczął. Dużo turystów, Niemców, Polaków przyjechało.
Jak widzicie, sezon się zaczął w pełni. A co to za miejscowość? Wszyscy już wiemy, Makarska. W tym roku przyjechałem w czerwcu. I się nie zawiodłem. Pogoda jak na zamówienie. 25 stopni. Nic dodać, nic ująć. Tak więc Makarska zaczęła żyć nowym sezonem. 23 rok, czerwiec. Witam moich subskrybentów po niecałym roku na kanale. I znowu wróciłem do Chorwacji. Do bardzo brzydkiej pogody w czerwcu, jaką widzicie. Dzisiaj jest 25 stopni ciepła. Nie wiem, kto lubi jaką temperaturę. Jedni 25, drudzy 35. Ale dzisiaj, jak widzicie, mamy taką pogodę. Chorwacja budzi się do życia. Ponoć od 15 czerwca nie ma żadnych zero robót, a teraz jest początek czerwca, dokładnie 3 czerwiec. Ponoć roboty, prace budowlane mają się skończyć 15 czerwca. Jeszcze gdzie niegdzie widać małe remonty, obcinanie drzew, sprzątanie parkingów. Jakby to nie mogli zrobić dużo wcześniej, bo też mieli w maju trochę pogody. No ale to nieważne. Początek czerwca. Jak widzicie, jest godzina 10 rano. I już pierwsi turyści przychodzą na plażę. Powolutku. A jesteśmy w Makarskiej. W Makarskiej moje ulubione miasto. Jedni nie lubią, drudzy lubią. Ale jakoś mi przypadło to miasto do gustu i przyjeżdżam tutaj co roku. Nawet i dwa razy. Pogoda jest dzisiaj bardzo piękna. Jakbyście nie wierzyli, to z drugiej strony widok na port, góry.
jak mówiłem, turyści powolutku z materacami, z matami przychodzą na plaży. Co niektórzy rano latają i trenują biegi. Jest pięknie, bardzo pięknie. A zapowiadali wczoraj i dzisiaj burze. Burze były, ale proszę was, tylko pół godziny deszcz popadał i z powrotem piękna pogoda. Więc kto wybiera się do Chorwacji, pakować się do samochodu i przyjeżdżać. Pogoda bardzo piękna. Co niektórzy mi nie wierzyli, że trochę za wcześnie. No ale w Chorwacji jest zawsze pogoda. Pozdrawiam. Śląsk, Sosnowiec, Gliwice, Knurów, Częstochowe, Kielce. Kanały, co niektóre, jak ciesz się chwilą, którzy są obecnie w Egipcie, a na pewno są ciekawi, jaka pogoda w Chorwacji. Tak więc jak kamperek macie skończony, Aniu, Marek, do Chorwacji. Klify twoje czekają, bo na klifach jeszcze nikogo nie widzę. A wczoraj już trenowali, skakali do wody. Także zapraszam, przyjeżdżajcie. Może się spotkamy. Sosnowiec też pozdrawiam. Panią, która nie mogła przyjechać ze mną, bo miała mały wypadeczek. A szkoda, Alu. Zobacz, jaka pogoda. Parto, part. Zbyszka też pozdrawiam. Chorwata, ponoć pojechał gdzieś w rejs statkiem. Śpiewa dla wszystkich, tylko nie dla mnie. Ale myślę, że w późniejszym terminie się spotkamy. No na pewno się spotkamy, myślę. Także Zbysiu, szykuj swój repertuar i śpiewaj, bo chcę, żeby mi oglądalność wzrosła, wiesz? A przez ciebie mała lipa. Ale to tylko tak żartem. Zapraszam wszystkich, bo zobaczcie, kochani, jaka piękna pogoda. Przyjeżdżać i korzystać z życia. Póki czas, kochani. Znajomych trochę coraz więcej przez te wyjazdy do Chorwacji. Warto, kochani, warto. Przyjeżdżajcie i odpoczywajcie. Nie musicie daleko jeździć. Na Półwysep Istra, Rowini, Pula. Zresztą każdy ma już swoje ulubione miejsca. No taki krótki raport z akcji. Zapowiadają, że są codziennie burze w internecie. Zapowiadają. Burze są, ale wieście mi, wczoraj drugiego była 15 minut burza. Słoneczko zaraz wyszło i wszyscy z powrotem wrócili nad morze.
Dzisiaj też jakieś burze zapowiadają po południu. Ale to wiecie, jaka tutaj jest burza. Pół godziny i piękna pogoda, także tym się nie przejmuje, nie przejmujcie, co podają w Google. Tylko przyjeżdżać i korzystać. A jeśli chodzi o ceny, to dużo, duża mowa o cenach. Ale nie ma szoku. Może tam ceny na bazarze trochę wzrosły. Także to, co powiedziałem przed chwilą, to jest rzeczywiście wart poświęcenia i warto przyjechać, bo widoki są, klimat wspaniały, pogoda w czerwcu.